Dzień dobry, jestem Jacek Pszczoła, lekkoatleta, były mistrz olimpijski w skoku z wyż. Jestem gościem programu Fortuna piłką się toczy. Jestem z Legią od? Chyba wczesnych lat 60. Jako małe dziecko przychodziłem z ojcem na zawody lekkoatletyczne. Dzisiejsi kibice nie mają pojęcia, że ten stadion wyglądał zupełnie inaczej. Była wysokiej klasy żużlowa bieżnia, skocznie, rzutnie. I rozgrywały się tutaj poważne zawody, łącznie z wielkimi międzynarodowymi imprezami lekkoatletycznymi. Dlaczego Legia? Legia dlatego, że wychowała świetnych zawodników, którzy zdobywali najpoważniejsze trofea na największych międzynarodowych zawodach. I tutaj już nie tylko o lekkoatletach warto wspomnieć, bo potężne i silne były na przykład sekcja bokserska, strzelectwo, jeździectwo. Nie należy zapominać o tenisie ziemnym. Pięciobój nowoczesny. Wymienię chociażby nazwisko Janusza Pyciaka-Peciaka. Legia była i jest wpisana w mapę Warszawy jako bardzo ważny obiekt, niemalże strategiczny obiekt polskiego sportu. Dziś chyba w większości kojarzy się z piłką nożną i słusznie, bo to w dalszym ciągu silny klub, który mam wrażenie po raz kolejny zdobędzie tytuł mistrza Polski. Mówię Legia, myślę o wielkich postaciach tego klubu. Chociażby długodystansowiec Nodzi, Edmund Piątkowski, dyskobol. Jego żona, świetna podkarka, świetna sprinterka. Zenon Nowosz, 100-metrowiec, 200-metrowiec, uczestnik wicemistrzowskiej sztafety z Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, w Moskwie, przepraszam, w 80 roku. Marian Woronin, podobna ścieżka kariery, uwieńczona nie tylko wicemistrzostwem olimpijskim, ale rekordem Europy, do dziś niepobitym na polskiej ziemi, 10-0-0. Poza tym, jeśli myślę o Legii, to myślę o bokserach. Józef Grudzień, mistrz olimpijski. Krzysztof Kosedowski, brązowy medalista olimpijski. Janusz Gortat, ojciec naszego wspaniałego koszykarza z najsilniejszej ligi koszykarskiej świata, NBA. I wielu, wielu innych. Ciężarowiec Norbert Tozimek. O Januszu Pyciaku-Peciaku już wspomniałem wcześniej. Przebogata kopalnia ogromnych sukcesów, ogromnych w skali światowej. Jan Kowalczyk, jedyny złoty medalista w jeździectwie, w skokach przez przeszkody, mistrz olimpijski z Moskwy. I to nie wszyscy. Najprzyjemniejsze wspomnienie związane z Legią. Najprzyjemniejsze momenty to te z wczesnej młodości, kiedy przychodziłem z ojcem na zawody lekkoatletyczne. Moje ulubione miejsce na stadionie. Nie mam takiego miejsca. Jak już jestem na stadionie, to cieszę się z tego, że mogę poobserwować coś fajnego na żywo. Na obiad do domu zaprosiłbym Kazimierza Dejnę chyba. A z tych postaci legendarnych dla Legii, bo innych, przede wszystkim żyjących, mam okazję, jak chociażby Mariana Woronina, gościć od czasu do czasu. Postać stulecia. I tutaj mamy 5 planszy, z których wybieram jedno zdjęcie. Kazimierz Dejna. Kibicom Legii, nie tylko historykom, ale chyba wszystkim kibicom Legii nie muszę przedstawiać tej postaci. Dla mnie piłkarz numer jeden,
czasami niezbyt widoczny na boisku. Nie mnie to oceniać, nie jestem fachowcem, nigdy nie pasjonowałem się jakoś szczególnie piłką nożną. Tak mi zostało do dzisiaj. Ale to, co szczególnie ceniłem u Dejny, to zaskakujące strzały, które dzisiaj, gdyby padały na boiskach, nie przyniosłyby ujmy żadnemu zawodnikowi z czołówki światowej, łącznie z Messim, Ronaldo, a nawet Lewandowskim. Trener, bez którego nie wyobrażam sobie Legii. Kazimierz Górski, Tadeusz Cuch, trener sprinterów Legii, który również był trenerem kadry sprinterów. Pod jego ręką osiągnęli największe sukcesy. Atrybut kibica, który wybieram. Chyba księga Legii. Jeżeli będzie mi wolno zabrać ją ze sobą, to ta księga na pewno byłaby fajną pamiątką. Na kolejne 100 lat życzę Legii mistrzostwa Champions League. Co drugi rok. Co drugi rok. No albo co roku. Kibice. No właśnie, mam mieszane uczucia. Jak ktoś przychodzi na stadion i kibicuje swojej ukochanej drużynie, to dlaczego nie zostawi w spokoju na przykład krzesełek? Niech one sobie będą, przydadzą się na następny mecz i za rok, i za dwa. Niech ten stadion zużywa się ze starości. Jest przepiękny. Nie przynosi ujmy ani miastu, ani klubowi tym bardziej. I niech już tak zostanie. Z Legią, z kibicami jest dokładnie tak samo. Ten zapełniony stadion to jest po prostu radość dla serca, że tylu kibiców przychodzi, a jeszcze tyle set tysięcy w mieście i wszędzie dookoła naszego miasta cieszy się z tego, że Legia na stulecie będzie mistrzem Polski.